Kulebiak z ciastem francuskim. Kulebiak to pyszne, świąteczne danie w wersji z ciastem francuskim i farszem z pieczarek oraz kapusty kiszonej. Świetnie smakuje z barszczem czerwonym. Można zrobić również wersję z grzybami i ciastem drożdżowym. Do przygotowania tej potrawy potrzebne są następujące składniki. Gotowe ciasto francuskie, pieczarki, kapusta kiszona, cebula, jajko, sól, pieprz, majeranek, listki laurowe, ziele angielskie i olej. Cebulę obieramy ze skórki i drobno siekamy. Następnie umyte pieczarki należy przetrzeć na tarce o dość grubych oczkach. Rozgrzewamy olej i podsmażamy posikaną wcześniej cebulę. Kiedy się już zarumieni, zeszkli, dodajemy pokrojone wcześniej pieczarki. Całość mieszamy i podsmażamy. Smażamy do momentu, aż pieczarki nieco zmiękną. Kapustę kiszoną drobno siekamy. Jeśli jest zbyt kwaśna, możemy odcisnąć, przelać ją wodą. Następnie gotujemy kapustę kiszoną. Dodajemy do niej majeranek, ziele angielskie, listki laurowe, ziarenka pieprzu i ewentualnie dolewamy wody, tak aby przykryła ona kapustę. Gotujemy do momentu, aż większość wody odparuje. Po tym czasie możemy też odcisnąć dodatkowo wodę z kapusty. Kiedy już to zrobimy, połączymy ją z podsmażanymi pieczarkami i cebulą. Całość dokładnie mieszamy. Możemy teraz posolić, popieprzyć do smaku i jeszcze chwilę podsmażamy. Następnie dokładnie należy rozmącić jajko, farsz, nakładamy na gotowy arkusz ciasta francuskiego. Mniej więcej rozkładamy na całej jego powierzchni. Następnie zawijamy. W ten sposób dokładnie dociskamy brzegi ciasta, aby się farsz nie wysunął ze środka. I cóż, smarujemy lepiej pędzelkiem, rozmąconym jajkiem. Dzięki temu pięknie zarumieni się powierzchnia ciasta francuskiego. I wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Pieczemy przez 20 minut. Tak wygląda efekt. Jest to dość prosta do przygotowania potrawa, niezwykle pyszna, świetnie smakuje z barszczem czerwonym. Życzymy smacznego, zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów, zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy!